Pracowałem w firmie rodzinnej. Moimi kolegami byli Franek i Grzegorz. Franek był przedsiębiorczy, pomysłowy, kreatywny, a trochę bałaganiarz, spóźniał się. Grzegorz był uporządkowany, przewidywalny, zdyscyplinowany. Franek był pupilkiem właściciela firmy. Doradzał mu, rozwiązywał nierozwiązywalne problemy. Potem firma została sprzedana korporacji. Role się odwróciły. Grzegorz awansował, był bardzo dobrym pracownikiem, cenionym. Franek zszedł do drugiej linii. Wszystko jest dla ludzi, zarówno praca w korporacji, jak i w firmach rodzinnych. Korporacje, jak widać, cenią uporządkowanie, dyscyplinę, przewidywalność, gdy w firmach rodzinnych stawia się bardziej na przedsiębiorczość i kreatywność. Zatem zastanów się, czy bardziej widzisz się w dyscyplinie, uporządkowaniu korporacji, czy w kreatywności firmy rodzinnej.